Witam! Jeśli zastanawiacie się, czy warto wymieniać swoją korbę na taką w systemie Halotech 2, to postaram się rozwiać Wasze wątpliwości. Ale na początku wyjaśnię, czym one się różnią od korb dwuczęściowych, bo dalej wiele osób myli te pojęcia. Rozwinięciem starego systemu Halotech, czyli dwóch pustych ramion i klasycznego supportu, jest właśnie Halotech 2, czyli technologia łącząca takie właśnie ramiona korby z osią, a konkretnie to prawe z nich jest z nią zintegrowane. Natomiast korba dwuczęściowa to klasyczne, odlewane ramię zintegrowane z osią, stosowane przez wiele firm, takich jak SRAM, Raceface czy SR Santor. Więc tak, XTR, XT, SLX, Saint, Dura-Ace, Ultegra, 105, GRX810 to systemy HT2. Z kolei Deore, Alivio, Z, Tiagra, Sora, GRX600 i większość odmian MT to korby dwuczęściowe, czyli two-piece. Oba systemy korzystają z takich samych suportów. Największymi korzyściami korb HT2 jest ich niska waga oraz duża sztywność i wytrzymałość. Często wymieniam korby w swoich projektach rowerów, bo właśnie na nich można zbić sporo z wagi. Najczęściej wybieram korby XT, chociażby takie stare XT760. Jest pierwszą generacją korb HT2 i niektóre z nich są już prawie pełnoletnie, a nadal działają bardzo dobrze. Link do takich korb i nie tylko znajdziecie w prawym górnym rogu i opisie. Naprawdę ciężko jest je zepsuć. Wyjątkiem jest dość świeża sprawa z rozklejającymi się korbami najnowszych i najwyższych grup szosowych, ale one są robione w trochę innej technologii. Nieraz zdarzało mi się widzieć krzywe korby dwuczęściowe Deore lub Alivio, ale były to tylko starsze wersje. Te nowe są solidniejsze, ale przez to i dużo cięższe. Dlatego polecam dopłacić do systemu HT2 i mieć korbę lekką, sztywną i taką, która będzie działała przez wiele lat. Dodatkowo te korby lepiej trzymają cenę i podnoszą wartość Waszego roweru, oczywiście, jeśli na czas je odpowiednio zabezpieczycie i będziecie o nie dbać. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!